Uwaga, niniejszy tekst może urazić Twoje uczucia religijne, jak i wszelkie inne uczucia, jakie posiadasz. Jeśli nie chcesz zostać urażony, zakończ oglądanie w tym właśnie miejscu. Jeśli będziesz kontynuował, robisz to na własne ryzyko i nie przysługują Ci żadne prawa. Czytanie z listu świętego Tymasza do bakłażana w panierce. I stanęli zmęczeni nad brzegiem Morza Czerwonego, które drogę im zagradzało. I lamentować poczęli, i jęczeć. A co nie jeden i kajaczek strugać począł, a inny trzcinę tarmosił i w wiązki krępował, do tratwy się przymierzając. Ale na nic były ich wysiłki, gdyż za plecami ich już oddech Faraona czuć było. A że jadał czosnku dużo, to odczucia ich spotęgowanymi były. I już zaczynali powątpiewać w wiedzę Mojżesza, a i niektóry kamieniem w niego cisnął i na sandał splunął, kiedy nagle ukazał się Pan. I rzekł Mojżeszowi, aby laską w glebę napierniczać zaczął, a kiedy przejście się w morzu zrobi, trzymał łapy w górze, póki naród przez dno na drugi brzeg nie przelezie. I jak Pan rzekł, tak Mojżesz uczynił i laską napierniczać zaczął. I tłuk glebę, aż kurz się zaczął unosić. I nic się nie działo. I wojska Faraona już widocznymi być poczęły. Więc intensywność okładania podłoża zwiększył, ale nadal nic się nie działo. I kiedy już widać było twarze żołnierzy Faraona, pojawił się Pan i rzekł: no ale w co tłuczesz, w przycisk nasuwaj. I pojął Mojżesz swój błąd i celnie w czerwony przycisk wygrzmiał z laski swej. I wody się rozstąpiły. I naród, okazując radość, szczęście i inne takie, w pląsach i ziście piekielnym przyspieszeniem po dnie morza przekłusował na drugi brzeg. I kiedy już na drugim brzegu byli, zerknęli za się i ujrzeli całą armię Faraona, która pomiędzy wzburzonymi górami wody pod dnie bagnistym biegła. I dogoniłaby ich zapewne, gdyby nie ostatni z tarczowników, który widząc coś dziwnego, okrągłego i czerwonego, wystającego z piasku plaży, obu nóż nań skoczył i ponownie przycisk wdusił. I pobiegł za resztą. I zdziwił się bardzo, kiedy woda runęła na nich ze stron obu. I jedyne, co z armii Faraona zostało, to pływający po wierzchu papirus z roznegliżowaną Nefertiti i czyjeś okulary w bambusowych oprawkach.